warszawskiej Pragi. Witają Was serdecznie Wojtek Bielasz. Wojciech Miłoszewski. Tak jest. Ale tam jest więcej totów. Tów. I na początek polecamy Wam książki Stephena Kinga z jego... Pewnego lata, przebywając na... Witamy Was w pięknych wnętrzach Galerii Kultury Multimedialnej Sopoteka w Sopocie. Czy może być piękniejsza, piękniejsza sceneria? Ja pominę Wielskiego i Kowadło i może być inicjatywa Witam bez kim, bo ja nie dokończę. Break w Londynie? Break? Jeśli się... O ile wciąż nie wiemy, kto ukrywa się pod tym nazwiskiem, o tyle dajemy Wam gwarancję, że naprawdę świetnie pisze. Losy dwóch przyjaciółek... Się czuję tutaj, jest bardzo fajnie. Fajnie się nagrywa program o książkach. Są znani, lubiani i czytani. Ale bestsellerowi autorzy również kiedyś zaczynali. I nie odpowiedzi. Jeśli macie ochotę na nieco chłodniejsze klimaty, udajcie się z Iloną Wiśniewską Hen na Kołobrzegu. Profile zaczyna badać tę sprawę i wkrótce trafia na trop, który prowadzi go do dawnego, niezamkniętego śledztwa, którym kierował Jacek Szymon. Dobra? I teraz nie wiem co dalej, więc sobie spojrzę i jeszcze... Harlan Coben, jedna z największych gwiazd światowej literatury popularnej, jednak nie od początku święcił sukcesy. Święcił sukcesy, wiem, przepraszam. Na miejscu pierwszym i drugim zamiana. Z miejsca drugiego spada pierwszego. Na pierwszy rzut oka każda mała miejscowość wygląda idealnie, ale jeśli przyjrzeć się bliżej, na jaw wychodzą brudne sekrety. Zapraszamy oczywiście do subskrybowania naszego kanału i na razie, cześć. Źle coś powiedziałam. Zachęcamy Was oczywiście do subskrybowania naszego kanału i na razie, cześć. Co głupio wyszło, nie? Tak, ja jestem świetna w improwizacji. I to wszystko na dzisiaj. Jesteśmy bardzo ciekawi, jakie są Wasze ulubione książki o miłości. Podzielcie się tym z nami w komentarzach. Zawsze bardzo czekamy na Wasze sugestie i uwagi. Nie! Nie będę freestylować, bo mi nie wychodzi. Ostatni raz. I to wszystko na dzisiaj.